kolekcji Markelus. W tym roku mam możliwość testowania właśnie takich multiplikatorów. Multiplikatory znane na całym świecie, przede wszystkim w Stanach. Dostałem je w marcu do domu już i byłem bardzo ciekawy, czego są tak naprawdę warte. I powiem Wam, że jestem mega zaskoczony. Mocne obudowy. Łożyska, 11 łożysk w tym modelu. To jest model Pro Team, którego używam tutaj w Turawie do łowienia sliderem. Bardzo dobrze się rzuca, praktycznie multiplikator, który pilnuje wędkarza. Polecam te multiplikatory dla wędkarzy, którzy początkują. Ja je nazywam w ten sposób, takie multiplikatory dobre techniczne, że one pilnują właśnie wędkarza, że nie robią się brody, fajnie z tego leci. Hamulec super trzyma, który regulujemy oczywiście do ciężaru przynęty. Także jestem pod wrażeniem. Mam 3 zestawy. Tak jak tu powiedziałem, tego ProTeama tutaj testuję do takiego kija, ciężar wyrzutu około 40 gram. Można tym multiplikatorem łowić przynętami nawet do 60, do 80 gram. Testowałem na Mazurach model wyższy, który ogarniał tematy 150 gram. Polecam. Z tego co wiem, przedział cenowy jest bardzo fajny. Bardzo nowatorskie rozwiązania. Tutaj widzicie, nie spotkałem takich multiplikatorów, które mają system mocowania przynęt. Fajne tutaj kopki do trzymania są z gumy, podczas pewnie mrozów też to ma fajne zastosowanie, ale generalnie przetestowane i polecam, bo lubię sprzęty po prostu, które dopiero widzę na wodzie, które są w akcji i śmiało polecam wszystkim początkującym wędkarzom, bo tak powiedziałem, przede wszystkim fajnie się z tego rzuca, nie robią się żadne brody, jak dobrze ustawimy hamulec do przynęty, która opada, nie ma żadnych problemów, żeby przynęta dobrze leciała, nie ma żadnych zaskoczeń. Także tutaj początkujący wędkarze mogą wejść w Lewsa spokojnie, no bo to jest po prostu fajny, dobry produkt. Ja jeszcze powiem tak dodatkowo, obserwuję ligę amerykańską, basową i powiem Wam, co drugi wędkarz właśnie łowi na ten sprzęt, także byłem bardzo ciekawy, jak będzie to wyglądało w zastosowaniu i jestem bardzo zadowolony.